Yo, siemano, wam tu Adik. Witam was w kolejnym komentarzu z Call of Duty 2 Black Ops. Na początku, na samym wstępie chciałbym wam życzyć szczęśliwego nowego roku, wszystkiego najlepszego właśnie w nowym roku, zajebistych statów. I jak tam po świętach? Święta minęły bardzo szybko, tak jak wszystko co dobre szybko mija. Mam nadzieję, że dostaliście jakieś zarąbiste gierki, nowy sprzęt, czy coś właśnie dobrego. Póki jesteśmy jeszcze przy Black Ops 2, to jeżeli chodzi o wieżę bablania Tower of Babel, udało mi się zrobić achievementa, udało mi się zrobić easter egga, dowód na to macie link ze screenem właśnie w dyskrypcji. Ale co się stało, gdy postanowiliśmy grać dalej, czyli po prostu ciągnąć dalej to po zrobieniu easter egga, no Black Ops 2 zombie skraszował mi tak jak on to lubi. Crashował mi i przez co nie, żaden z nas, żaden z naszej czwórki nie miał tego filmiku w kinie właśnie i nie mogłem wam tego pokazać, ale spokojnie, nie poddam się, zrobimy to jeszcze raz i filmik będzie właśnie z obu easter eggów, także nie ma co się bać, ale to dopiero będzie w nowym roku. W nowym roku też myślę reaktywuję parę serii, bo dzisiaj mam dostać taką grafę zastępczą, która no myślę pozwoli mi na nagrywanie innych serii. Mam zamiar też zrobić serię z easter eggami z Black Opsa 1, z zombie, z wszystkich map. Już tam parę obczailiśmy z Bacą co jak się robi, więc myślę, że no, jakoś to wyjdzie. Jeżeli chodzi o Black Opsa 2, to póki co no nie gram, strasznie denerwuje mnie ta gra, jak widzicie to filmiki są naprawdę stare. Bestarion, czyli Wojtek, ma tutaj 9-10 level jeszcze i naprawdę no nie, po prostu nie lubię grać Black Ops 2, ewentualnie zombie, a tak to Black Ops 1 rządzi. Właśnie chciałem wam dzisiaj pokazać filmik z cheaterami, ale co się okazało, tak długo jak graliśmy z cheaterami, a graliśmy wczoraj jakoś tak od 22 chyba do północy. Tak, tak od tamtego momentu nie ma filmików w kinie, nie wiem czy jakieś cheaty są, że raz, że mają te WH tego AIMA, to jeszcze nie zapisuje filmików wszystkim graczom w kinie czy co, ale właśnie od godziny 22 wszystkie filmiki, na których byli właśnie cheaterzy, po prostu no zniknęły z kina, w ogóle nawet ich tam na początku nie było, czyli tak jakby 2 godziny gry z cheaterami zostały usunięte i nie mogłem wam właśnie tego pokazać. Ale no, wszyscy wiecie, jak ci też grają, chociaż ci co grali tutaj z nami, no to były takie lekkie lamy, bo nie potrafili nic ugrać, dosłownie nic ugrać nie umieli. Ale aimboty mieli ładne, tak strzelali przez ścianę, jeden bo właśnie w moim teamie, jeden był w teamie Wojtka. I no, znaczy to jest zabawnie było, bo tak na to nie patrzyliśmy. Jeśli chodzi też o Black Ops 1, to bardzo podoba mi się system perków, robienia ich na pro, bo tak jakby ten system perków zachęca nas do grania we wszystkie tryby. Nie tylko w jeden tryb, ale właśnie tam znajdź flagę, w dominację, demolkę, każdy perk, żeby coś zrobić ma wymagania takie właśnie, żeby zagrać w inny tryb i to mi się podoba, bo zrobiłem sobie już większość perków, zostały mi 2 perki do zrobienia. Oczywiście nie liczę second chance'a, bo tego perka nie robię, bo jest mi niepotrzebny. Ale został mi zwiadowca i maraton do zrobienia, tam no, nawet dużo tego nie jest. I perki są naprawdę fajne w Black Ops 1, myślę, że w nowym roku więcej filmików będzie właśnie z Black Ops 1. Może coś z Battlefielda 3 będzie, ewentualnie z CSGO. Trzecia tura właśnie Carbolic również zakończyła się, była właśnie rozgrywana w Black Opsie 2. Fajnie było, zabawnie, bez jakichś większych problemów. Nagrody rozdane. Czwarta tura będzie planowana jakoś na nowy rok już. Oczywiście możecie głosować na fejsie, jaka ma być gra. Nie ma już Call of Duty Black Ops 1, 2 i MW3, bo te gry zostały już wylosowane. A jak je przywrócić, to jeszcze porozmawiam z Carboneum Media. Wymyślimy jak to by było, bo byłoby to trochę głupie, że będziemy tak długo grać, aż wszystkie gry zostaną wygrane i potem lista od nowa. Bo na przykład jedna osoba czy dwie może mieć na przykład Medal of Honor 2010 czy Warfightera i to by było wtedy głupie. Dlatego jakoś to spróbujemy właśnie nadrobić. Jeżeli chodzi o inne gameplay, na przykład Dead Island czy Saint Row, od razu spróbuję to reaktywować. Nie wiem jak tam z miejsca na kompie, bo mam kurde trochę tych gierek poinstalowanych. Samo DayZ, mam nadzieję, że coś z DayZ nagram.
tylko będę musiał napisać spawny na serwerze, a to trochę trwa. Ale z DayZ się coś tak nagram. Jak widzicie, te filmiki są stare, a tu jeszcze mam pierwszy prestiż, zdobywam levele. Teraz mam aktualnie czwarty prestiż, zbliżam się do piątego, a czy ten piąty miałbym już dawno, tylko że nie gram po prostu w multi. No i tak to się właśnie podziewa, wolę grać właśnie tego Black Opsa 1, ostatnio dużo gram w Black Opsa 1. MW3, mam tam jeszcze parę filmików, ale ogólnie MW3 usunąłem już z kompa. Również to jest taka seria, która denerwowała strasznie. Szkoda po prostu czasu było na to. Także teraz zajmę się właśnie zombie, Black Opsem 1. Czym będzie następna tura? Tak patrzę po wstępnych właśnie takich losowaniach i chyba wygra albo Battlefield 3, albo MW2 właśnie. Jak widzicie, Prokosa z 5 metrów, to jest też nie do zniesienia tutaj. Albo, tak jak mówiłem, MW2 albo Battlefield 3 teraz wygra, nie wiem. Zawsze mogę zagłosować, dać swoje dwa ostatnie głosy na coś. I jeżeli będzie Battlefield 3, to nie wiem, jak tam zrobimy Free for All, ale jeżeli będzie MW2, to nie będzie problemu. Także zapraszam wszystkich na kanał Carboneum Media, na grupę na Steam Carbo League. Nagrody są naprawdę konkretne. Jak i sama rozgrywka też jest fajna, pokazanie swojego skilla na Free for All. Naprawdę nic trudnego, wystarczy wygrać. Jeżeli ktoś wygra 5 razy, 5 meczów z rzędu, ewentualnie 6, to już ma można powiedzieć taką 100% wygraną. Tak jak to zrobił Denf ostatnio. Także zapraszam na kanał Carboneum Media, na grupę Carbo League na Steamie. Konkursy naprawdę konkretne. Poza nagrodą główną dla zwycięzcy są również rozlosowywane nagrody losowe dla losowych graczy, którzy brali udział w lidze. Oczywiście udział w lidze mogą brać tylko osoby, które zasubskrybowały kanał Carboneum Media, jak i są w grupie na Steam Carbo League. To myślę, że nie ma problemu subnąć, wejść do grupy. Jeżeli chcecie wejść do grupy, ona jest właśnie prywatna. Jeżeli chcecie wejść do grupy, piszecie do mnie albo do użytkownika Carboneum Media i wtedy my wam wysyłamy zaproszenie. Oczywiście po wcześniejszym sprawdzeniu, czy daliście suba na YouTubie. I potem przystępujecie do turnieju. Także tak jak mówiłem, zaraz po nowym roku postaram się pierwszy filmik wrzucić albo z DayZ, albo z Black Opsa 1, z jakimś easter eggiem, z jakiejś mapki. Postaram się oczywiście zrobić easter eggi z wszystkich mapek, to jest 100% pewne. Chyba że uda nam się ugrać coś z tego Black Opsa 2, te dwa właśnie easter eggi, to oczywiście wrzucę te najpierw Black Ops 2. Bo wiele osób pisze, wiem, że czekacie na te easter eggi, ale to nie jest właśnie takie łatwe to zrobić, zwłaszcza że gra mi crashuje. Black Ops 2 lubi właśnie wrzucać w zombie, przestaje odpowiadać, no i właśnie wtedy nie mam filmików w kinie, a żeby nagrywać cały czas, to serio, to się nie opłaca nagrywać tak z 30 minut czy tam godziny gameplaya, skoro potem może to nie wyjść. Naprawdę nie ma to sensu. Dlatego jak wyjdzie, to wrzucę. A jak nie, to będzie DayZ, czy tam możliwe właśnie Black Ops 1, jakieś zombie. Te zombie będę raczej robił z Wojtkiem i z Bacą. Tego jeszcze na 100% nie wiem. Na pewno będzie Baca. Już parę easter eggów na The Moon obczailiśmy właśnie i z tego co widzieliśmy po innych filmikach, to naprawdę bardzo, bardzo fajne są te easter eggi na Moonie. Także filmik już się kończy. Pozostaje mi nic innego jak życzyć wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku, zarąbistych statów i obyście nie napotykali się na cheaterów, tak jak to robię, tak jak to ja mam cały czas, i na kamperów. Także wszystkiego najlepszego, trzymajcie się.